Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie z tej strony. Pan Szachuś, moi drodzy widzowie, dzisiejsza partia pochodzi z 2018 roku. Grana w St. Louis pomiędzy ścisłą czołówką światową, mianowicie Leon Aronian, kontra, Wizwa Nathan Anand, pięciokrotny mistrz świata Hindus. Wspaniała y, osobistość, żywa legenda. Można zajrzeć w Wikipedię, sobie przeczytać życiorys. Bardzo bogaty ten życiorys, i wspaniały człowiek, y, sympatyczny. Z kolei Levon Aronian również bardzo sympatyczny gość, podobno tak słyszałem. E, inteligentny przekroczył barierę 2800, dokładnie 2830 w swojej karierze, najwyższy ranking e, wtedy był tuż za Magnusem Karsenem na liście startowej światowych szachów. E, moi drodzy, partia była rozegrana e, w Blica. Ja wiem, że Bliców jest dużo rozegranych e, na świecie, ale e, bardzo mi się ta partia podobała z uwagi na. No właśnie, dynamikę, kombinacje. Zresztą sami zobaczcie, nie będę za dużo zdradzał i przejdźmy do, do analizy. Aronian rozpoczął E4. Yy, powiem Wam szczerze, że Aronian. Gra i E4 z dużymi sukcesami, jak również D4, jak również C4. Także taki e, dwuręczny zawodnik, dwu, dwuręczny szachista, powiedzmy. E, Anand odpowiedział ruchem E5. E, po, poza tym, Anand jest też, słuchajcie, bardzo dobrym blickarzem. Zresztą Aronian też jest świetny. No, partia, zobaczcie sami, jak przebiegała. Skoczek na F3, atakujemy piona, sprawa oczywista. I posunięcie skoczek na F6. Czy coś wam to przypomina? Mianowicie e, przechodzimy w zasadzie do obrony rosyjskiej. Obrona rosyjska wygląda następująco i tak też poszło w partii. Bicie na E5, po prostu bijemy pionka i nie bijemy tutaj absolutnie, tylko najpierw gramy D6 ruch wtrącony. Wtrącony ruch jest potrzebny do tego, żeby skoczek uciekł na pole F3. I skoczek zbija na E4. Tutaj nie musimy się czarnymi obawiać tego, że Hetman zagra na E2 i zwiąże króla i skoczka, ponieważ zawsze mamy Hetman E7. To tak bardziej dla osób początkujących, żebyśmy się tego po prostu nie obawiali. W obronie rosyjskiej gra się D4 główny wariant, a potem czarne odpowiadają, odpowiadają D5. No ale tym się nie zajmujmy. Przejdźmy do partii. Tutaj Aronian zagrał skoczek C3. No i po biciu skoczka nadseczy, co w partii też nastąpiło, którym pionkiem odbić. Główne zasady nasze szachowe mówią o tym, żeby bić pionkiem do centrum, ale nie w tym wypadku. Bijemy od centrum, żeby mieć swobodnego gońca, żeby ten goniec szybciej się rozwinął. Jest to tak zwana y, obrona pe petrowa, jak dobrze kojarzę. Y, no i tutaj y, to... W czułce światowej często w ten sposób grano. Niby pozycja, taka, wiecie, dosyć symetryczna, spokojna, no ale zobaczymy, co się wydarzy dalej. Goniec E7 ze strony Aroniana, aby zrobić szybko roszadę. Sprawa prosta. Przepraszam, ze strony Ananda. Aron, Aronian gra oczywiście białym kolorkiem. Goniec na E3 e, tutaj białe. Wyprowadzają ładnie figurkę i planują prawdopodobnie długą roszadę, którą jak najbardziej można zrobić. Skoczek D7. E, no, ktoś by powiedział, dlaczego nie skoczek C6? Również pewnie można, ale skoczek może się będzie dobrze czuł na polu F6. Zobaczymy, co się wydarzy dalej. Hetman D2. Normalnie wyprowadzamy Hetmana. Krótka roszada i długa roszada. No i uwaga, i to już znaczy, że w tym momencie hmm, partia będzie. Ostra, mimo że tutaj te figury tak ostro nie wyszły, to przeciwne aroszady już nam podpowiadają, że będzie się działo. No będzie się działo, zobaczmy jak to zaostrzyć ze strony białych, czy ze strony czarnych. Posunięcie C6, dobry ruch, dlatego że chcemy zagrać D5, oswobodzić gońca, no i mieć po prostu wyżej ustawione centrum. Posunięcie H4, no właśnie i teraz, teraz dokładnie widać, i co planują białe? Białe posunięciem H4 pokazują swój charakter. One chcą tutaj, białe chcą tutaj atakować króla przeciwnika, nie ma zmiłu się. Posunięcie D5. Anant na razie przyjmuje to na spokojnie. No i teraz taki ruch arcymistrzowski. Słuchajcie, ruch, który zagrywa się dosyć często e, profilaktycznie. To tak do zapamiętania. To jest yy, Król B1. Po długiej roszadzie Król B1 zawsze się przyda. Nie będzie tutaj takich niespodzianek, jak takie związanie na króla w przyszłości gońca z E7. Goniec na G5 czasem może zawędrować. Oczywiście w tym momencie jest to totalnie niemożliwe, bo jest pionek, jest skoczek, jest goniec, jest hetman. Ale to jest zawsze taki ruch przydatny, król B1, ponieważ też bronimy tutaj pionki bardzo fajnie. No i schodzi król z jakichkolwiek szachów odkrytych w przyszłości. Skoczek na E6 zagrywa Anand. No to jest posunięcie bardzo y, normalne. Y, skoczek ma opcję wejść na e 4, poza tym uruchamia gońca do wyprowadzenia się lub na F5. Różne są tutaj możliwości. Goniec na D3 ze strony Aroniana. Zauważcie, że figury wszystkie u białych są już wyprowadzone, i tutaj taka zaczepka już zaznaczona. Wieża na E8 ze strony Ananda. Tutaj ta wieża też spełnia dobrą rolę: chce wejść, zwyczajnie na wolną linię, aktywnie się ustawić. No nic tutaj e, takiego spektakularnego się jeszcze nie dzieje, ale. Posunięcie skoczek G5 już e, daje tutaj pewne e, możliwości, dlatego że skoczek i goniec wspólnie e, atakują punkt H7 i robi się powoli niebezpiecznie. I to już jest taki, e, też kolejny punkt do zaczepki. Poza tym, zobaczcie, że skoczek na E4 również nie może ruszyć, bo tutaj skoczek pomaga w obronie również z gońcem. Posunięcie H6 ze strony czarnych. No, i co byście w tym momencie, moi drodzy, zagrali? Jaki ruch wykonać? No pewnie, skoczek na F3, prawda? Jak nas atakują, no to trzeba uciekać. No właśnie nie. Po to zostało to zagrane posunięcie, że tutaj ten skoczek zostaje w tym miejscu i Aronian zagrywa posunięcie F3. Moi drodzy, no niektórzy robią pewnie duże oczy. O co tutaj w ogóle chodzi? Ale już tłumaczę. Jeżeli czarne wybiłyby teraz tego pioneczka, pionek odbija na G5 i zauważmy, atakujemy tutaj e, skoczka z tępem. E, przy okazji F3 nie pozwala wejść na E4 i zablokować gońca, który razem z wieżą tutaj ładnie patrzą. No i najważniejsza rzecz: wieża się otw otworzyła na linii H. I robi się naprawdę groźnie. Na przykład czarne mogłyby zareagować takim posunięciem. Każdy inny ruch powoduje to, że bijemy i atak nam zostaje, bo jest otwarta linia. No ale powiedzmy, skoczek d7, jak cierpieć to za coś, czyli zachować figurę i uciekać. I na przykład po y, skoczek d7, moi drodzy, już patrzę, przepraszam, po skoczek d7, dokładnie, y, tutaj gramy g3. E, gramy g3, żeby wprowadzić szybko hetmana na h2 i atakować na h8. Po g3 jeszcze mogłoby nastąpić na przykład goniec d6. Zauważmy, że tutaj goniec może robi furtkę dla króla, żeby uciec. No ale e, należałoby prawdopodobnie zagrać posunięcie f4, żeby tutaj wzmocnić te pola centralne i Hetman h nam nie ucieka. Ta pozycja jest po prostu wygrana dla białych. Nie będziemy się też mocno w nią zagłębiać. Jak ktoś ma z Was ochotę, to proszę sobie zerknąć oczywiście na Stockfisha czy inny program szachowy i zobaczyć, jakie tutaj opcje powstają, bo są tutaj takie tasiemce, że myślę, szkoda nam czasu w tym momencie. Zachęcam do własnych analiz, no ale wróćmy do wcześniejszej pozycji. Po ruchu f3 czarne nie zbiły tego skoczka rzecz jasna, tylko postanawiały zagrać c5. Zasada też jest taka, jeżeli nas atakują na skrzydle, to staramy się odpowiadać w centrum, no i Anand to próbuje czynić. Aronian zostawia skoczka w spokoju i zagrywa g4, czyli pionki spokojnie idą, chociaż nie tak spokojnie, próbują mocno tutaj męczyć króla. Posunięcie c4. Jest to na pewno ciekawe posunięcie, dlatego że goniec z tej diagonali musi zmykać, no i zmyka na pole F1. Dlaczego nie na pole E2, tylko na swoje rodowite pole, z którego wychodził? No, dlatego żeby Hetman miał cały czas tutaj opcję, hetman, żeby ruszyć na H2. Posunięcie B5. Zauważcie, że cały czas to samo by się działo, jeżeli pionek wybiłby na G5, to wybijamy pionkiem i cały czas idziemy Hetmanem na H2 z atakiem na króla praktycznie nieuchronnym. W tym momencie Aronian postanowił tego skoczka wycofać. Nastąpiło tutaj B4. Zauważcie, że Anand też nie jest, że tak powiem, taki wycofany w tej pozycji. On stara się też gryźć przeciwnika. Ruch B4 jasne, no oddaje pionka, ale pozwala tutaj ugryźć dalej poprzez ruch na przykład A5. To jest takie, tak, takie ruchy zaczepne. Pionki w tym momencie nie liczą się aż tak bardzo. Liczy się otwarta linia, liczy się atak, liczy się kontra. No ale co robi Aronian? No tutaj atak ze strony Ananda, a Aronian ciśnie z drugiej strony. No słuchajcie, kto pierwszy, ten lepszy. Zawsze taki ruch potencjalnie jest bardzo groźny. Skoczek na H5, nie wybił tutaj Anand, zostawił to w spokoju, bo by otworzyła się linia. Skoczek H5 i skoczek na F4. Skoczek postanowił zwolnić miejsce dla wieżyczki, żeby mieć późniejszy atak. No słuchajcie, ta partia nie jest taka prosta wbrew pozorom. No ostra jest przede wszystkim i trzeba sporo się naliczyć. Proponuję tutaj wymianę skoczków. Goniec by wybił i dalej byśmy próbowali uderzać tutaj w pionka. Także pozycja białych byłaby bardzo sympatyczna. Ale skoczek postanowił zagrać na G3 z widełkami na wieżę i na gońca. No tutaj Arena się nie przejmuje i trzeba spokojnie zagrać wieżą na G1. Przytrzymać w przyszłości tutaj punkt G5, no i uderzać też pośrednio w punkt G7, atakując bezpośrednio, oczywiście, skoczka. W tym momencie nastąpiło bicie na G5. To taki ruch wtrącony bardzo ważny. Zauważcie, że jak zbijemy tutaj, no to tutaj czarne wybiją na F4. Figury żadnej nie tracimy. Aronian wybił tutaj pioneczka na G5 skoczek wybił na f1, za dużego wyboru nie ma wieża z d na f1 no i słuchajcie, jeżeli Anand teraz by się pokusił o pionka g5 no nie wróżę nic dobrego, słuchajcie, bo oddajemy pionka białymi ale mamy tutaj e, wolną linię i atakujemy e, punkt g7 także to bardzo nieprzyjemna pozycja, na przykład goniec d4 mógłby zagrać i mocniej uderzać w punkt, e, w punkt g7 e, w tym momencie bo wieża bije na f1. Nastąpiło goniec na f5. No to jest naturalna reakcja. Goniec wraca troszeczkę do obrony i też tutaj na c2 atakuje, grożąc takim bardzo nieprzyjemnym posunięciem b3. No i co zagrał Aronian? Aronian zagrał posunięcie Hetman h2, przygotowując tutaj atak na h8. Wieża h1 w następnym posunięciu prawdopodobnie byłoby możliwe. Goniec teraz zbił tego pionka na g5. No, i w tym momencie y, następuje bardzo fajna kombinacja, której notabene Aronian nie wykonał. Przypominam, że to jest partia blicowa, więc też skrócony czas powoduje to, że ciężko też przeliczyć najlepsze posunięcia, najlepsze kontynuacje. No, najlepszą kontynuacją tutaj byłoby zagranie skoczek E6 w ogóle petarda posunięcie. E, zobaczcie, idzie pod, y, w ogóle pod nóż ten skoczek. No, ale co się dzieje? Jeżeli tutaj goniec by zbił na E3, to oczami wyobraźni widzimy, że jest bicie na G7 z matem, po prostu. Więc bić nie można. Ale jakby wieża zbiła na E6 skoczka, co by było lepsze w tej gorszej pozycji, to wieżą zbijamy tutaj na G5 i zauważcie, że po ruchu wieża bije na E3, wieża zagrywa na H5, i tutaj jest albo nieuchronny mat, Albo na przykład po ruchu F6 jest w następnym ruchu wzięcie Hetmana, czyli dużo materiału zostaje po stronie białych. No tak mogłoby nastąpić. Oczywiście można by było też próbować jakoś bronić, tylko jak powiedzcie mi? Goniec G6 to wieża H1 z jakimś tam y, opcją mata. No dużo jest opcji, za, za dużo się też tutaj nie zagłębiałem, y, bo mówię, partie można analizować, y, słuchajcie, i kilka godzin dobrych, jak chcemy się zagłębić w, y, naprawdę w dobre y, kontynuacje, głębokie kontynuacje. Spójrzmy, co poszło w partii. Pogoniec G5, Aronian zagrał posunięcie, goniec D4, no bardzo ciekawa opcja, bo goniec tu stoi bardzo dobrze, i w punkt G7 uderza mocno. Ale Anand nie pozostaje dłużny. Zagrywa B3. Bardzo ciekawy ruch. Słuchajcie, to jest taki ruch kontrujący troszeczkę i trzeba bardzo, bardzo, bardzo uważać. Yy, najlepszą opcją byłoby zagranie królem, zejście w ogóle z, z, ze wszystkich tutaj opcji yy, ataku tego gońca. No ale Aronian agresywnie, skoczek na H5. No właśnie. No, i ten ruch nie byłby chyba najlepszy, gdyby Anand zagrał. Bo Anand tutaj zbił pionka pionkiem i zaraz do tego dojdziemy. Ale bardzo fajna kontynuacja by nastąpiła po takich ruchach. Słuchajcie, wariant teraz długi. Skupmy się. Goniec wybiłby na przykład na C2. Król nie ma wyjścia, musi iść na A1. I wieża zagrywa na E6. To jest ruch obronno-atakujący. Dlatego, że wieża może zmierzać na A6 i może też zmierzać na H6 z obroną. Skoczek wybiłby na przykład na G7, bo tutaj są też opcje matowe. Pojawiają się opcje matowe. No ale wieża mogłaby zagrać na A6 i uwaga, grozi mat na A2. Tu prawie grożą maty, tutaj grozi mat już bezpośrednio. Jedyny ruch obrony to jest ruch A3, który na razie wszystko trzyma. No ale można by było zagrać na przykład hetmanem na... E7 lub na F8. Ja tutaj przeanalizuję ruch Hetmanem na E7 i zauważcie, co by się wydarzyło. Ruch z kosmosu. Uwaga, jedyny ruch obronny, jedyny ruch obronny dla białych, żeby było jasne. Hetman H8. Poświęcamy Hetmana. Król nie ma wyjścia, musiałby wybić i skoczek F5, zauważcie, z szachem, z atakiem na Hetmana. Bogate szachy, bogata partia, bogate warianty. Naprawdę dzieje się co nie niemiara. Jedną z lepszych kontynuacji jest chyba najlepszą kontynuacją jest hetman F6. Po prostu zasłaniamy się tutaj hetmanem. No i teraz y, możemy spokojnie wybić wieżą na G5. Nie musimy się śpieszyć z wybiciem, czyli odbijamy figurę. Goniec mógłby odbić na F5 i wtrącamy Fajnego szacha. Ja sobie zdaję sprawę, że troszeczkę za szybko analizuję z góry, przepraszam, no ale staram się pokazywać najlepsze kontynuacje w danym momencie. Nie wszystkie, bo nie starczyłoby nam tutaj miejsca na dysku, prawdopodobnie śmieję się trochę. Goniec na H7 z jedyną obroną, i zauważcie, że tutaj dalej nie ma bicia. Groźba silniejsza niż jej wykonanie. Wieża na H5. W tym momencie Hetman mógłby wybić. I wtrącamy bardzo ważny ruch. Bicie na, na ten moment tutaj na H7, król G8. Odbicie Hetmana na D4. No i zauważcie, że grozi wieża H8 ze zdobyciem wieży. Jak się obronić czarnymi? Jedyna dobra kontynuacja to jest wieża F8. Niby troszeczkę króla yy, tutaj powiedzmy ścieśniamy. Chyba dobrze się wyraziłem, ale to jest jedyna opcja, bo król. Broni wieży i po wieża H8 Król G7 dajemy szacha tutaj. Niby zdobywamy wieżę, jak odejdziemy tutaj, prawda? Chociaż trzeba uważać na wieżę H6, ale Król G6 to jest ten ruch, który jest bardzo dobry. I jeżeli byśmy zbili tutaj, to Król zbija nam na H7. Tu można te ruchy powtarzać. Król G7 wraca. I jeżeli na przykład zbijamy tutaj, no to odbijamy wieżę na H8. I jeżeli na przykład wieża daje szacha na H7, Król wraca. Wieczny szach, no to jest pozycja remisowa, na najwyższym poziomie na pewno sobie zawodnicy z tego zdawaliby sprawę, także zdawaliby sobie sprawę, także wariant kozak wariant tasiemiec niesamowity dosyć prosty dla takich arcymistrzów lub mistrzów międzynarodowych, naprawdę on nie jest trudny aczkolwiek na blicu myślę, że trudność jest troszeczkę wyższa no dobrze, ale w partii poszło inaczej. Anand y, w tym momencie zbił pionkiem na C2. To jest też kuszące, bo taki pionek na C1 zawsze ma opcję dotarcia do hetmana, ale król zbiewa na A1. Goniec na G6. Niestety, niestety to jest gruby błąd, po którym jest już bardzo ciężko. Skoczek bije na G7. No i tutaj goniec zagrywa kolejne, kolejne posunięcie niezbyt dobre na E3. I po ruchu wieża a 1 Anand złożył broń. Zauważcie, że w tak ostrych pozycjach y, bardzo łatwo o y, błędy. Tu jest praktycznie mat na H8, ale jeszcze mogłoby nastąpić. Uwaga, F5 i król ucieka. No i teraz sobie zobaczmy, co mogłoby nastąpić y, po F5. Y, po F5 skoczek mógłby zbić tutaj wieżyczkę na E8. Goniec by odbił na D4. Skoczek zagrywa na C7, no niby dziwne posunięcie, ale zauważmy, że y, jak Hetman tutaj by zbił na C7, y, tak, to Hetman zbija na C7 wróćmy, przepraszam, bo tu troszkę pomyliłem warianty, ale nie, warianty są w porządku tutaj by mógł jedynie odejść gońcem na G7, żeby bronić się tutaj od mata, tak, tu jest wszystko dobrze z góry, przepraszam, za chwilę zawahania, no ale zbijamy tutaj na A8 z dobrą pozycją tak naprawdę, jeszcze D4 mogłoby nastąpić, tak, D4 mogłoby nastąpić, żeby jakąś kontrę łapać tutaj spróbować zbijać, no ale ta pozycja już jest totalnie, totalnie wygrana dla białych na przykład, no zobaczmy, można by było zbić, goniec mógłby zbić, hetman mógłby zbić, trzeba bronić, prawda? No powiedzmy po C3. No są już takie opcje typu wieża D1. Można by pewnie było też zbić. No tutaj wszystko już się sypie. Duża przewaga materialna u białych. No pozycja końcowa wygląda następująco: jeszcze raz się przyjrzyjmy. Bardzo ostro, bardzo bogato, bardzo pięknie. Polecam grę Aroniana żeby sobie jego partię troszeczkę poanalizować. No cóż, dzięki za uwagę, mam nadzieję, że partia Wam przypadła do gustu. Do zobaczenia następnym razem przy Szachownicy. Trzymajcie się, hej!